Na taki czerwiec z pewnością każdy czekał. Jutro w regionie ciąg dalszy bardzo przyjemnej aury. Nie zabraknie słońca, a temperatura w cieniu wzrośnie do 25 stopni. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Aktualnie Polska jest w zasięgu wyżu z nad Atlantyku i to właśnie on sprawi, że nadchodząca noc w całej Polsce będzie bardzo pogodna z niewielkim zachmurzeniem. Przelotne opady deszczu prognozowane są jedynie w górach. Nad ranem termometry wskażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie i do maksymalnie 13 na Podkarpaciu. Jutrzejszy poranek we wszystkich regionach przyniesie dużo słonecznego nieba. W drugiej części dnia pogoda zacznie kaprysić, ale jedynie w pasie wschodnim. To właśnie tutaj po południu zachmurzenie wzrośnie, pojawią się opady deszczu i lokalnie też zagrzmi. Synoptycy ostrzegają, podczas burz prędkość wiatru wzrośnie do 70 km na godzinę i popada nieco intensywniej, do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro ponownie najwyższe temperatury odnotują mieszkańcy części zachodniej oraz południowej, od 25 do nawet 27 stopni w cieniu. W pozostałej części kraju również będzie ciepło, ale nie już tak upalnie, od 22 do 24 stopni. A spójrzmy teraz na mapę naszego regionu. Zarówno w tych najbliższych godzinach, jak i w nocy nad województwem niewiele chmur i bardzo dużo lokalnych rozpogodzeń. Na północy i zachodzie lokalnie bezchmurne niebo. To będzie ciepła noc z temperaturą od 10 do 11 stopni. A jutro pod ręką warto mieć okulary przeciwsłoneczne, bo słońca będzie pod dostatkiem. To będzie ciepły dzień z temperaturą od 24 do 25 stopni. Na barometrach w południe 1011 hektopaskali, teraz ciśnienie powędruje w dół. Kolejna prognoza pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.